Dzień dobry. Pojęcie szumu jest nierozerwalnie związane z fotografią cyfrową, przy czym obecność szumu na naszych zdjęciach raczej nie należy do pożądanych. I w związku z tym dzisiaj cały odcinek będzie poświęcony temu, jak pozbyć się tego nieproszonego gościa, posługując się narzędziami, które są dostępne w programie RAW Therapy. Zapraszam. Na początek trochę teorii, obiecuję, że nie będzie jej za dużo. Ale jednak muszę od niej zacząć po to, żebyśmy wspólnie rozumieli to, co za chwilę będziemy robić za pomocą programu. Otóż skąd bierze się szum? Szum w zdjęciach cyfrowych generuje sama matryca, czyli to urządzenie, które służy do zapisu światła w naszym aparacie albo w naszym telefonie. Na pewno wiecie, że matryca składa się z kilkudziesięciu milionów komórek światłoczułych, i one służą do tego, żeby odbierać światło, czyli po prostu przyjmować fotony i zapisywać je w określony sposób, a potem program komputerowy, tak jak na przykład RAW Therapy, odtwarza ten zapis i w procesie tak zwanego demozaikowania tworzy z niego piksele i my te piksele widzimy na ekranie. No i niestety jest tak, że ta matryca oprócz przyjmowania fotonów, czyli tego właściwego światła, sama jeszcze generuje szum. Krótko mówiąc, gdybyśmy zamknęli całkowicie dopływ światła do matrycy, to wyobrażamy sobie, że obraz powinien być idealnie czarny. A on taki nie jest. Jest pełen różnych barwnych kropeczek i tych kropek jest tym więcej, im wyższe jest ustawione w naszym urządzeniu, w naszym aparacie fotograficznym, im wyższe jest ISO. Bo podniesienie ISO polega tak naprawdę na tym, że sygnał, który dociera do matrycy, jest odpowiednio wzmocniony, a tak naprawdę podaje się tam większe napięcie, ale wzmocnienie tego sygnału powoduje natychmiastowe wzmocnienie również szumu. Więc im większe ISO, tym więcej tego szumu obserwujemy. Jeszcze jedna rzecz. Szum tak naprawdę ma dwie składowe. Jedna składowa to jest szum monochromatyczny, zwany szumem luminescencji. I druga składowa to jest szum kolorowy, zwany szumem chrominancji. I o ile ten szum monochromatyczny, jeżeli nie jest go zbyt dużo, to praktycznie możemy zaniedbać, w większości wypadków nie przeszkadza. O tyle ten szum kolorowy, szum chrominancji, jest przeszkodą, której się musimy definitywnie pozbyć, po prostu wygląda na zdjęciu fatalnie, co za chwilę zobaczycie. Przygotowałem dla Was kilka przykładów dzisiaj. Zaczniemy od takiego, który pozornie wydaje się bardzo prosty i bardzo łatwy. Tutaj mamy zdjęcie, które zostało, jeżeli wyświetlimy sobie informacje o nim, dowiemy się, że zostało wykonane z wartością ISO 2500. Przysłona była dosyć mocno otwarta, ponieważ jak widzicie, zdjęcie było robione w warunkach domowych. Światła nie było tam zbyt wiele, a do tego jeszcze przedmiotem, czy w zasadzie podmiotem tego zdjęcia było małe dziecko, które z natury jest dosyć ruchliwe, więc zależało mi na tym, żeby mieć relatywnie krótki czas naświetlania, no po to, żeby zdjęcia wyszły ostre. Ale nie będziemy się zajmować ani tą główką dzieciątka, ani w ogóle samym zdjęciem. Będziemy się zajmować tym, co w tej chwili widzicie. Ja powiększyłem fragment zdjęcia, ten, gdzie znajduje się ściana, do 200, a nie, nawet w tej chwili do 300%. I tak wygląda to zdjęcie, jeżeli nie wykonamy żadnej procedury odszumiającej. Zwróćcie uwagę, że te okropne kolorowe kropki to jest właśnie szum chromatyczny, czyli ten, który no, rzeczywiście to widać jest najmniej przyjemny dla naszego oka i z którym definitywnie powinniśmy się uporać. Oprócz tego, że sam szum chromatyczny powinien zostać usunięty, to jest jeszcze kwestia tego, jak ten szum jest rozłożony. Tutaj być może dostrzegacie, jeśli się wpatrzycie w to zdjęcie, ale nie precyzyjnie w jedno miejsce, w jeden punkt na ekranie, tylko tak troszkę z odległości, z perspektywy, to zobaczycie, że ten szum tworzy takie placki, mniej lub bardziej regularne. To słowo placki myślę, że jednoznacznie opisuje to, co mam na myśli, takie większe przestrzenie, gdzie ten szum jest zgromadzony. Dlaczego tak jest? Dlatego, że no oprócz tego, że matryca w taki sposób mogła ten szum zapisać, to jeszcze proces demozaikowania, czyli zamiany zapisu matrycy na piksele, może się dodatkowo przyczynić do tego, że ten szum jest bardziej plackowaty albo mniej. Zaczynamy w związku z tym od zakładki RAW i tam w tej zakładce, jeżeli mamy aparat z matrycą Bayera czy z filtrem Bayera założonym na matrycę,
A to oznacza, że na przykład nie mamy aparatu Fujifilm, który ma zupełnie inną matrycę, ani też nie mamy na przykład aparatu Sony z matrycą z tak zwanym pixel shiftem. No więc wtedy automatycznie, tak jak w moim przypadku, wykryte zostanie właśnie zastosowanie matrycy z filtrem Bayera. To również domyślnie program Row Therapy wybiera model demozaikowania, który się nazywa Emaze. I to jest bardzo dobry model, pod warunkiem, że zdjęcie nie jest mocno zaszumione. A to moje, jak widać, relatywnie mocno zaszumione jest. Więc musimy naszą pracę zacząć od tego, że wybierzemy inną metodę demozaikowania i mamy do dyspozycji dwie. Pierwsza nazywa się LMMSE, cokolwiek to znaczy. Prawdopodobnie w RawPedii jest to wytłumaczone, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że to jest metoda demozaikowania, która jest dedykowana do zdjęć o wysokim poziomie ISO, czyli relatywnie wysoko zaszumionych. Zobaczmy, jak zmieni się ten obraz. Mam nadzieję, że Wy na YouTubie, kiedy to oglądacie, zobaczycie tę zmianę. Ja ją widzę. Ten szum jest troszeczkę inaczej rozłożony, już nie ma takich placków. A druga metoda demozaikowania, która jest rekomendowana również dla zdjęć o wysokim ISO, to jest IGV. I ten szum wygląda jeszcze inaczej. Tutaj już różnica jest znacząca. Pojawiło się więcej takiego szumu na zasadzie kontrastowego, czarno-białych przejść między pikselami. I oczywiście towarzyszy temu również ten szum barwny, z którym musimy sobie poradzić. Pokazuję Wam to na tym przykładzie, bo ta popielata, jasna ściana de facto znakomicie pozwala nam tutaj wykonać procedurę porównawczą, czyli zobaczyć, jak wyglądają te różne metody i tak naprawdę wzrokowo ocenić, która jest dla nas lepsza. Nie ma tutaj innej metody niż wzrokowa. W związku z czym przełączamy się po prostu między jedną a drugą metodą i sprawdzamy, która nam bardziej odpowiada. Prawdopodobnie ta będzie ciekawsza, bo będzie wymagała mniejszego odszumiania, jeśli chodzi o szum monochromatyczny. Natomiast na pewno musimy sobie poradzić z tym szumem związanym z kolorami, czyli z szumem chromatycznym. I teraz pokażę Wam na przykładzie tego zdjęcia kroki, które musimy przejść, żeby pozbyć się tego szumu kolorowego. Jak się domyślacie, tutaj w zakładce związanej ze szczegółami mamy tę najważniejszą metodę, czyli redukcję szumu. I to jest rzeczywiście narzędzie, z którego dzisiaj będziemy korzystać, ale wcale nie jedyne. Natomiast ono jest nam potrzebne do tego, żebym od razu na początek Wam pokazał, jak się pozbyć tego szumu kolorowego. Jeżeli rozwiniemy sobie to narzędzie, to zobaczcie, ono zostało podzielone na trzy, a w zasadzie cztery sekcje. Pierwsza sekcja, tutaj ta u góry, mówi o tym, jaka jest wybrana metoda odszumiania i jaka jest jeszcze dodatkowo jakość odszumiania. Domyślnie wybrana jest metoda odszumiania w modelu LAB i moim zdaniem tak powinno być, bo dzięki temu odszumianie chromatyczne odbywa się w kanałach AB, natomiast odszumianie monochromatyczne będzie się odbywało wyłącznie w kanale L, bez dotykania kanałów barwnych. Także to jest bardzo, bardzo dobry tutaj wybór. Czy jakość standardowa, czy jakość wysoka? Znowu będziemy to oceniali na oko w poszczególnych przypadkach. Na razie zostawmy tę jakość standardową. Więc to jest ta pierwsza sekcja. Jest jeszcze tutaj suwak gamma. I ten suwak mówi o tym, czy większy nacisk na odszumianie ma być położony, jeśli chodzi o ciemne partie naszego zdjęcia. I wówczas przesunęlibyśmy ten suwak im bardziej w lewo, tym ciemniejsze partie będą mocniej odszumiane. Albo też w prawo i wtedy będzie ten balans przesunięty bardziej w stosunku do jaśniejszych partii. My mamy jeszcze inne metody, w związku z czym niekoniecznie musimy się gamą posługiwać, ale wyjaśniam, do czego ona służy. Druga sekcja to jest sekcja związana z odszumianiem tym monochromatycznym, czyli z usuwaniem szumu luminancji. Poniżej trzecia sekcja to jest sekcja związana z usuwaniem szumu chrominancji i na samym dole tak troszkę niespójnie jest jeszcze sekcja filtra mediany, przy czym zazwyczaj tego filtra mediany używamy do luminancji, więc tak aż by się chciało, żeby on był powyżej chrominancji, no ale tak to poukładano w programie i tak się musimy z tym pogodzić. Miałem Wam pokazać na tym zdjęciu, jak usunąć te kolorowe, okropne plamki. Tak naprawdę wystarczy, że włączymy redukcję szumu i oto staje się cud,
i znikają te koszmarne kolorowe plamiska. Dlaczego? Dlatego, że domyślnie wyłączona jest, ustawiona na zero, siła usuwania szumu luminancji. On po prostu nie jest redukowany wcale. Natomiast również domyślnie włączona jest automatyczna metoda usuwania szumu związanego z chrominancją. I właśnie taka metoda została natychmiast użyta, zastosowana i ten szum po prostu zniknął. Jak już jestem przy tym, to powiem od razu, jakie metody tutaj mamy do dyspozycji. Mamy metodę automatyczną, która jest domyślnie włączona. Mamy metodę ręczną i ona będzie nam potrzebna wtedy, gdybyśmy sami za pomocą tych suwaków chcieli takiej korekty dokonywać. Powiem uczciwie, nie miałem jeszcze takiej sytuacji, żebym musiał korygować narzędzia, które są tutaj automatycznie dostępne. W związku z czym można się oczywiście pobawić tymi suwakami, ale nie trzeba. To znaczy, nie namawiam Was do tego, wystarczy, jeżeli skorzystamy z metody automatycznej, ale jest też metoda, która nazywa się podgląd. To tłumaczenie znowu nie jest zbyt idealne, bo ono nie mówi, o co chodzi, a chodzi tak naprawdę o to, że o ile metoda automatyczna analizuje cały obszar naszego zdjęcia i na tej podstawie podejmuje decyzję, jakie odszumić, jeśli chodzi oczywiście o szum chrominancji, o tyle metoda podgląd bierze pod uwagę to, co jest widoczne w danym momencie na zdjęciu. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli wiemy, że jest jakiś fragment, który jest szczególnie, w którym ten szum chrominancji jest szczególnie widoczny, uwypuklony, to możemy ten fragment sobie po prostu na zdjęciu tutaj powiększyć na naszym obrazie, następnie wybrać metodę podgląd. Program przeanalizuje ten fragment, teraz to zrobił, tak? W ułamku tam sekundy wykonał taką analizę i na podstawie tego fragmentu, który jest widoczny, zastosował usunięcie szumu oczywiście dla całego zdjęcia, ale analizował tylko ten fragment. Można sobie to przećwiczyć, czyli zobaczyć, czy jest jakaś różnica. Na moje oko, przynajmniej w przypadku tego zdjęcia, nie ma żadnej różnicy, także metoda automatyczna zadziałała bardzo, bardzo dobrze. Poniżej jest jeszcze krzywa usuwania tego szumu i zobaczcie, ta krzywa jest w ten sposób ustawiona, że na osi X mamy po lewej stronie obszary całkowicie nienasycone, czyli bardzo małe albo zerowe nasycenie kolorów, a po prawej obszary, gdzie to nasycenie jest największe. I filtr usuwający szum chrominancji działa w ten sposób, że najmocniej działa tam, gdzie są relatywnie mniej nasycone fragmenty zdjęcia, a mocno redukuje swoje działanie tam, gdzie jest to nasycenie większe. Dlaczego? Dlatego, że gdyby było inaczej, to wszędzie tam, gdzie mamy kolory, a tu na przykład występuje ewidentnie taki bardziej nasycony fragment, albo tam są bardziej nasycone fragmenty gdzieś na tym widoczku na kalendarzu, to one również podlegałyby działaniu filtra i mogłoby się okazać, że te kolory na przykład nam znikają, są wypłukane, są przekłamane. A nam przecież zależy tylko i wyłącznie na usunięciu szumu, a nie na zniszczeniu kolorów na zdjęciu. I właśnie dlatego taki kształt ma ta krzywa. I znów, jeżeli przyjmiemy, że nie ruszamy tej krzywej, czyli nie ingerujemy w jej kształt, to prawdopodobnie w 99% przypadków będzie to działało dobrze. Więc zobaczcie, usunięcie szumu chrominancji tak naprawdę sprowadziło się wyłącznie do włączenia funkcji redukcji szumu. Ja jeszcze raz powiększę ten obszar tutaj do 300%, tak jak oglądaliśmy go na początku, mniej więcej taki mieliśmy widok. I teraz pokażę Wam jeszcze raz, jak wygląda demozaikowanie wtedy, kiedy usunęliśmy ten szum kolorowy. Jesteśmy teraz, czy używamy w tej chwili metody LMMSE, mam nadzieję, że nie powiedziałem za dużo M. A teraz zobaczmy, jak wygląda metoda IGV, wtedy, kiedy pozostał tylko i wyłącznie szum monochromatyczny. Jak widać, on jest taki wyraźniejszy, bardziej uwypuklony. Więc musimy na oko ocenić, która metoda jest dla nas lepsza. Jak już wcześniej powiedziałem, moim zdaniem ta metoda jest z punktu widzenia redukcji szumu i jego, no powiedzmy, nie uwypuklania, tylko zmniejszenia jego widoczności, jest zdecydowanie lepsza. Ach, jeszcze raz cofnę do 300 i pokażę, jakby wyglądało w tej chwili to zdjęcie, gdybyśmy pozostawili demozaikowanie to podstawowe, czyli Emaze. Różnica nie jest duża, nie wiem, czy Wy ją widzicie, ale ja widzę, że znowu się pojawiły takie niewyraźne placki. To też być może będzie widać przy powiększeniu 100%. Tutaj mamy w tle te cegiełki, które się tak wyraźnie odróżniają i popatrzmy, jak te cegiełki wyglądają teraz, a jak na przykład będą wyglądały
tutaj. Jest delikatna różnica, te cegiełki, przynajmniej u mnie na ekranie, są w tej chwili lekko, nieco bardziej uwypuklone. Ale to są oczywiście takie drobne różnice, że prawdopodobnie w czasie oglądania tego poradnika na YouTubie nie będziecie tego widzieli, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że coś jednak tutaj widać. Ok, to jest pierwszy krok. Pokazałem Wam, jak ważne jest usunięcie szumu chrominancji i jak łatwo możemy to zrobić. No to teraz bierzemy się do już konkretnych przykładów. Mam przygotowane dwa zdjęcia. To zdjęcie, jeżeli znowu zobaczymy informację o nim, ono jest wykonane z ISO 1600, więc relatywnie niewielkim, aczkolwiek było wykonywane za pomocą aparatu Sony, to była lustrzanka, którą się wówczas posługiwałem, i ten aparat miał tą cechę, że jego lustro było półprzezroczyste. On po prostu przepuszczał światło przez lustro, nie musiał go podnosić. I to było rewelacyjne narzędzie, jeśli chodzi o skuteczność tego aparatu. Natomiast konsekwencją było to, że to lustro, chociaż było w dużej części przepuszczalne, ale jednak część światła zatrzymywało, w związku z czym matryca generowała więcej szumów. I przyjęło się tak, w internecie możecie sobie nawet poczytać o tym, że przyjęło się tak mówić, że jeśli tu mam ustawione ISO 1600, to jest odpowiednik w każdym innym aparacie, który ma podnoszone lustro, w lustrzance z podnoszonym lustrem albo w bezlusterkowcu, to jest odpowiednik co najmniej 2400 albo i więcej. Czyli nie jest to jednak taka mała wartość, jakby się pierwotnie mogło wydawać. I teraz zobaczmy, jak wygląda ten szum. Jeżeli się zbliżymy tutaj znowu do 100 albo 200%, ach, jeszcze jedna rzecz, ostrość była ustawiona na tę modelkę, ponieważ przysłona jest relatywnie mocno otwarta, w związku z czym gdybyśmy na przykład chcieli ocenić ostrość tutaj na tej modelce albo na tym modelu z przodu, no to mielibyśmy wrażenie, że zdjęcie jest nieostre, w związku z czym od razu tutaj zwracam Waszą uwagę na to, że będziemy się zajmować oglądając tę modelkę i jej otoczenie. Jeżeli powiększymy to do 200%, to już widzicie, z czym mamy do czynienia, zarówno na jaśniejszych powierzchniach i na tych ciemniejszych. Jest przede wszystkim ten szum barwny. Ale przy okazji tego zdjęcia pokażę Wam całą ścieżkę, którą należy przejść, a większość z tych kroków można w ogóle zapisać jako własny profil. Czyli jeżeli mamy zdjęcia i trafiają nam się raz po raz zdjęcia robione z wysokim ustawieniem ISO, to można sobie taki profil zapisać i wtedy tych kroków, które Wam tutaj pokazuję, po prostu nie trzeba będzie powtarzać. No więc zaczynamy od zakładki RAW i ponownie sięgamy do ustawień matrycy z filtrem Bayera i zmieniamy metodę demozaikowania. Ja ponownie wybieram tę, którą wybrałem w przypadku poprzedniego zdjęcia. Na razie nic się nie zmieniło, no bo tak jak wcześniej mówiłem, różnice są bardzo subtelne, natomiast wiem, że na pewno jest to ta metoda, która powinna być wybrana. To jest pierwszy krok. Drugi krok znajdziemy troszeczkę niżej. Jest taka pozycja, nazywa się przetwarzanie początkowe. I tutaj należy włączyć, zawsze należy włączyć, nawet przy niskich wartościach ISO, filtr gorących pikseli i filtr martwych pikseli. Bo zarówno gorące piksele, to są piksele, które niespodziewanie w wielu miejscach po prostu zapalają jakieś kolorowe miejsce, bo tak matryca to zapisała, a to nie oznacza, że w rzeczywistości coś takiego było, jak i martwe piksele, czyli coś, co z czasem może się każdej matrycy przydarzyć, oba te zjawiska są niepożądane. Więc mamy taki filtr i włączamy te dwa narzędzia, one automatycznie wykrywają takie miejsca i je korygują. Czyli to jest drugie miejsce, przetwarzanie początkowe. Zamknę również to u góry i pozostaje nam jeszcze coś, co jest dostępne w ostatnich wersjach, przynajmniej w wersji 5.8 RAW Therapy, czyli Capture Sharpening. Ja w jednym z poprzednich poradników już o tym wspominałem. To jest wyostrzanie, które odbywa się na etapie demozaikowania, czyli bardzo wstępny etap i to jest bardzo cenna rzecz, a wiemy, że zdjęcia w formacie RAW takiego wyostrzania potrzebują, ale o ile to wyostrzanie tutaj w zakładce szczegóły odbywa się na późniejszym etapie, o tyle to odbywa się na bardzo wczesnym etapie i warto z niego korzystać. Ale wyostrzanie powoduje również wzrost szumu i trzeba się z tym liczyć. W związku z czym mamy dwie możliwości, albo zrezygnować z wyostrzania,
Ja bym, powiem szczerze, z tego nie rezygnował, dlatego że potem no, mamy kłopot ze zdjęciem. Tak czy inaczej będziemy musieli je wyostrzać. Lepiej to robić na tym poziomie, bo ta funkcja jest do tego przeznaczona. Albo też użyjemy narzędzia, które znajduje się tutaj u góry, mianowicie zobaczymy, jak wygląda tak zwana maska kontrastu i tę maskę ustawimy. Znów w jednym z poprzednich materiałów znajdziecie szczegółowo, jak się tym posługiwać, ja króciutko tylko pokażę. Mamy tutaj zdjęcie z grubsza w całości i na tym zdjęciu wykonywane jest w tej chwili wyostrzanie. Te wszystkie parametry, zobaczcie, tutaj mają fajeczki, czy większość z nich ma fajeczki, to znaczy, że zostały ustawione automatycznie. Łącznie z tym progiem kontrastu, czyli właśnie to jest ta maska. A o co chodzi z tą maską? Jeśli sobie tę maskę włączymy, to zobaczycie, że wszystkie obszary, które są w tej chwili zaznaczone na jasno, podlegają, jak to z maskami, tak? Wiecie, jak działają maski w różnych programach. To, co białe, to jest widoczne, to, co czarne bądź ciemniejsze, jest niewidoczne. Więc wszędzie tam, gdzie jest w tej chwili zaznaczone coś na jasno, to tam jest, odbywa się wyostrzanie. Wszędzie tam, gdzie jest ciemno, na przykład tutaj ta część rękawa naszego modela, to tutaj już tego wyostrzania nie ma. I teraz za pomocą tego progu, który został, nawiasem mówiąc, ustawiony automatycznie. Zobaczcie, jeśli wyłączę i przesunę to zupełnie do lewej strony, to w tej chwili maska jest całkowicie biała, czyli cała powierzchnia zdjęcia jest równomiernie wyostrzona. Jeżeli włączę ten przełącznik tu po prawej stronie, to program sam wylicza ten próg kontrastu i zazwyczaj wylicza go bardzo sensownie. Ale my możemy, regulując, spowodować, żeby jeszcze mniejszy obszar był wyostrzany. Zobaczcie, w tej chwili wyostrzaniu podlegają praktycznie tylko te białe, ostre krawędzie. Pozostałe miejsca są wyostrzane dużo, dużo mniej. I to jest oczywiście nasza decyzja, jak bardzo tutaj ustawimy ten próg, czy mniej, czy bardziej. Ja bym go jednak pozostawił troszkę mniej. Oczywiście ryzykuję, że szum zostanie uwypuklony, ale za chwilę i tak będę ten szum częściowo redukował, więc tym się tak bardzo nie będę przejmował. Natomiast są takie miejsca, gdzie jednak chciałbym, żeby było poczucie, że zdjęcie jest bardziej ostre niż mniej. Także pozostawiam to albo w tej pozycji, która jest w tej chwili, albo w ogóle w pozycji wyznaczonej automatycznie. Tak? To jest, zobaczcie, duża różnica. Ale omawiam tylko to narzędzie po to, żebyście o nim wiedzieli i pamiętali, że za pomocą tego suwaka możecie ograniczyć wyostrzanie szumu, co samo w sobie jest zjawiskiem bardzo niepożądanym. To teraz przechodzimy do tej zasadniczej zakładki. Wyłączę oczywiście tę maskę kontrastu. Przechodzimy do zasadniczej zakładki i znowu powiększymy tutaj ten obszar, który mnie interesuje, do 200, a może za chwilę nawet do 300%. Co musimy zrobić w zakładce związanej ze szczegółami, jakie tutaj mamy narzędzia. Po pierwsze, jest tutaj pozycja, która nazywa się redukcja szumów impulsowych. Przed chwilą mówiłem w zakładce RAW o martwych pikselach i gorących pikselach, ale są jeszcze tak zwane szumy impulsowe, nazywane często też pieprz i sól, bo są to naprzemiennie białe i czarne piksele, tylko białe i tylko czarne, więc one występują przede wszystkim, potem są widoczne w szumie monochromatycznym, ale to też jest dodatkowy szum, którego się powinniśmy pozbyć. Więc wystarczy włączyć tę funkcję i znowu następuje automatyczna detekcja i usunięcie takich zjawisk, o ile oczywiście występują na naszym zdjęciu. No tylko nie ma sensu przeglądać zdjęcia centymetr po centymetrze i sprawdzać tego wzrokiem. Lepiej użyć do tego funkcji automatycznej. Czyli włączamy tę funkcję, ona jest dla nas bardzo pożyteczna. Teraz przechodzimy do redukcji szumu. Już wiemy, że jak włączymy redukcję szumu, to znika szum chromatyczny, czyli znika ten szum kolorowy i pozostało nam wyłącznie to ziarno związane z szumem monochromatycznym, czyli z szumem luminancji. I w związku z tym zajmiemy się teraz suwakami związanymi z szumem luminancji. Pokażemy to sobie w taki sposób, tak bym tutaj chciał, żeby było widać troszkę twarzy modelki, a trochę tej szarej tutaj, czy tam prawie szarej przestrzeni w tyle. Będziemy obserwować zarówno co się dzieje tutaj, jak i co się dzieje tutaj. OK, tu mamy u góry ustawioną metodę wyostrzania w modelu LAB, tak pozostawiamy, jak już mówiłem wcześniej. Na razie zostawiamy jakość standardową. Przechodzimy do sposobu usuwania szumu luminancji. Mamy tutaj tak naprawdę dwie metody. Jedna nazywa się suwaki, no i to są właśnie te suwaki, suwak, tak? Jest napisane suwak, ale pod spodem są dwa suwaki. I to są te suwaki, którymi możemy się posłużyć. A druga metoda to jest krzywa.
Zaczniemy od metody, która nazywa się suwak. Mamy tak naprawdę dwa suwaki, bardzo proste działanie. Jeden określa tak naprawdę moc filtra odszumiającego, a drugi pozwoli nam odzyskać nieco szczegółów, czyli takiej ostrości naszego zdjęcia po zastosowaniu odszumiania. No więc zacznijmy najpierw od samego odszumiania. Zobaczcie, co się będzie działo, jeśli przesunę dosyć gwałtownie ten suwak, powiedzmy w okolice połowy skali. Zakładam, że zobaczyliście, że tutaj ta część powierzchni została praktycznie wygładzona. Tu już nie ma szumu. Podobnie zresztą wygląda twarz naszej modelki i jej włosy. Czyli uzyskaliśmy zupełnie plastikowe zdjęcie, nierealne, i oczywiście już wiemy, że tak daleko posunięta ingerencja, czyli tak daleko posunięte odszumianie nie ma sensu. Czy jesteśmy w stanie się uratować teraz tym drugim suwakiem? Zobaczmy, przesunę go mniej więcej do połowy. Tak jest przed, tak jest po. Jest drobna różnica, ja ją dostrzegam, ale nadal mam wrażenie, że to cała ta powierzchnia, szczególnie jej twarzy, ale również tutaj ta ściana, jest po prostu plastikowa. Czyli już wiemy, że, no chyba, że zdjęcie tego wymaga, ale większość zdjęć, zakładam, nie będzie wymagała tak daleko idącej ingerencji. Więc wracam do zera i przesuwam to już delikatniej. I oczywiście oceniam to absolutnie subiektywnie, czyli znajduję taki moment, kiedy szum przestaje mnie denerwować, choć umówmy się, że na tym zdjęciu, jeśli byśmy go nie oglądali w powiększeniu 200%, tylko tak wygląda 100%, to już tego szumu praktycznie nie ma. A jeśli byśmy to zdjęcie opublikowali na stronie internetowej, czy nie wiem, na Facebooku, gdzie ono byłoby o taką sobie, powiedzmy, miniaturką albo jeszcze mniejszą, to tam już w ogóle nie widzimy żadnego szumu. Więc to, co my tak naprawdę robimy, to jest to dzielenie włosa na czworo, no ale po to, żeby się nauczyć, jak ta funkcja działa. Tak? Więc wracam do tego widoku. Moim zdaniem ten poziom odszumiania jest dla tego zdjęcia wystarczający. I co mogę jeszcze próbować odzyskać te szczegóły, przy czym zobaczcie, tu jest przycisk przywracający wartość domyślną. Wartością domyślną jest 50 jakichś jednostek bliżej nieokreślonych, maksymalnie jest ich 100, czyli jesteśmy w połowie. I z mojego doświadczenia wynika, że przechodzenie poza 50, czyli 50+, jest mocno degradujące dla zdjęcia, dlatego że to przywracanie szczegółów tak naprawdę przywraca szumy, i to jeszcze nieładne szumy. W związku z czym lepiej, żebyśmy tego nie przekraczali, więc poruszamy się tutaj w przedziale od 0 do 50 i oceniamy ten moment, kiedy naszym zdaniem szczegóły związane tutaj na przykład z twarzą modelki są wystarczająco mocno przywrócone. Ja bym tak naprawdę, gdyby to była faktyczna obróbka, nie taka no, szkolna, tak, na zasadzie uczymy się i zobaczmy, jak to działa, tylko gdybym rzeczywiście obrabiał to zdjęcie, to jeszcze bym troszkę zrezygnował z redukcji szumu, bo jak przed chwilą Wam pokazałem, przy normalnych powiększeniach tego szumu praktycznie nie widać. To jest metoda działania z suwakami. Bardzo prosta, skupiamy wzrok, patrzymy, co nam odpowiada, i oceniamy, czy już, czy jeszcze. To teraz ja specjalnie ustawię te suwaki na pozycję zerową, żebyśmy znowu wrócili do punktu wyjścia, czyli do zdjęcia nieodszumionego, i przełączymy się do metody krzywych. A zrobiłem to wyzerowanie po to, że jak potem będę chciał Wam pokazać różnicę między było a jest, to przełączę się na suwaki, które są wyzerowane, i to będzie wersja bez odszumiania. A teraz przełączamy się na metodę krzywej. Metoda krzywej tak naprawdę sprowadza się do tego okienka, gdzie na osi X mamy jasność zdjęcia od czarnego do jasnego i wszystkie półtony po drodze, a ta krzywa mówi o tym, ile wyszumiania, im bardziej w Y do góry, tym więcej, ile odszumiania ma być zaaplikowane w zależności od tego, czy jesteśmy w ciemniejszej, czy w jaśniejszej części. I teraz tak, jeżeli popatrzcie proszę na zdjęcie, przełączę się na metodę suwak, czyli wyłączę odszumianie, tak było przedtem, a tak domyślnie wygląda przy tych ustawieniach. I to, co możemy zrobić za pomocą tej funkcji, za pomocą no, dokładnie wykresu tej funkcji, to jest korygowanie, ale korygowanie w dwóch osiach. Czyli po pierwsze, możemy powiedzieć, czy odszumianie ma być delikatniejsze
i teraz ono jest delikatniejsze, czy może z jakiegoś powodu ma być mocniejsze. I znowu, jak widzicie, przechodzimy do trybu plastikowego zdjęcia. No więc oczywiście prawdopodobnie tutaj byśmy nie zatrzymali naszej krzywej. Pewnie pozostawilibyśmy ją gdzieś tutaj. Dodatkowo możemy jeszcze powiedzieć, jak to ma być z tą krzywą, jeśli chodzi o tony średnie i jeśli chodzi o światła. Bo tu, jak widać, moc tego odszumiania jest bardzo ograniczona. Dlaczego? Dlatego, że szumy, nawet jeśli występują tu w światłach, czy nawet w półcieniach, to one zazwyczaj nam nie przeszkadzają. No tutaj je troszeczkę widać, powiedzmy, że to już są te obszary troszkę ciemniejsze, wchodzące w sferę cieni. No i najwięcej będzie widać je tutaj na czarnych płaszczyznach, aczkolwiek w przypadku włosów modelek znowu to nie odgrywa większej roli, bo tutaj i tak niewiele szczegółów dostrzegamy. To zobaczmy sobie na moment, jak wygląda tutaj nasz model. Z modelem jest tak, że on ma część twarzy oświetloną, a część twarzy tutaj, tak, jego szyja jest mocno niedoświetlona. I teraz tu będzie widać, co się dzieje z naszym odszumianiem. Odszumianie będzie prawdopodobnie najbardziej zachodziło na tym obszarze. A co ma się dziać tutaj z twarzą? Być może zdecydujemy, że twarz nie ma być odszumiana. I co robię? Chwytam ten drugi punkt i przesuwam go, czyli mówię tak, w tym obszarze odszumiaj, a od tego momentu odszumiaj bardzo mało, może wcale, może trochę więcej, ale to ja decyduję, no więc powiedzmy, że pozostawię to na takim poziomie. Tak? I teraz zobaczcie. Mogę oczywiście tę krzywą zrobić taką bardzo, bardzo ostrą. I teraz wygląda to w ten sposób, że wszędzie tam, gdzie jest cień, to odszumianie zachodzi mocno, ale tam, gdzie zaczynają się światła, odszumianie się kończy. Efekt jest taki, że ta relatywnie jasna ściana wygląda teraz, jakby w ogóle nie była odszumiona. Popatrzmy jeszcze raz na tą ścianę. Jeżeli przesunę teraz tę krzywą w prawą stronę, to jasna ściana zaczyna być odszumiana. Może być nawet odszumiana bardzo mocno i stać się praktycznie plastikowa. A w tej pozycji, którą miałem przed chwilą, jasna ściana nie jest odszumiana, odszumiane są tylko te ciemne partie. Metodą eksperymentów i tutaj po prostu przesuwania tych dwóch punktów na krzywej możemy sobie dobrać taki profil odszumiania, który nam pasuje. Za chwilę będziemy przerabiali jeszcze trzecie zdjęcie, więc pokażę Wam to jeszcze precyzyjniej, bo w przypadku tego zdjęcia, moim zdaniem, to delikatne odszumianie, wcale nie takie mocne, jest zupełnie wystarczające. Ja bym to pozostawił mniej więcej na takim poziomie. Jeżeli wrócimy do 100%, to możemy mieć wrażenie, że jest bardzo, bardzo przyzwoicie. A tak jak już wcześniej mówiłem, w każdym innym ujęciu tego szumu w ogóle nie widać i on w niczym nie przeszkadza. Przejdźmy do trzeciego zdjęcia. I to jest najgorszy przypadek. To jest zdjęcie, jak widzicie, estradowe. A takie zdjęcia zazwyczaj mają tę cechę, że robimy je w świetle zastanym, a światła zastanego jest niewiele, bo przecież chodzi o to, żeby był pewien półmrok, była jakaś tam strefa tajemniczości, żeby oświetlone były na przykład tylko nogi naszych muzyków, a reszta tonie w cieniach, reszty się domyślamy. No czyli mamy całą tą aurę stworzoną, która znakomicie utrudnia zrobienie takiego zdjęcia. Zdjęcie było robione przy ISO 5000 i to jest ta sama lustrzanka, o której mówiłem, że u niej 5000 to jest co najmniej o krok wyżej normalnie, czyli jakieś 6400, jeśli nie więcej, w każdej innej lustrzance. Obiektyw nie pozwalał na otwarcie poniżej 4.0, bo tylko takie światło dostarczał, w związku z czym trzeba było podciągnąć ISO, żeby w ogóle wyszło zdjęcie, chociaż trochę ostre. Zdjęcie było robione, nawiasem mówiąc, z ręki i tylko temu, zawdzięczam temu, że matryca miała stabilizację, zawdzięczam to, że ono jest ostre. O tym, że jest ostre, możemy się dowiedzieć tutaj po tych literkach, gdy widać, że zdjęcie nie jest poruszone, natomiast nasi bohaterowie oczywiście byli w akcji i ruszali się żwawo, no więc widzimy ten efekt, ale ten efekt jest też zamierzony w pewnym sensie. Okej, ale nie o zdjęciu miałem opowiadać, bo się tutaj rozgadałem, natomiast chciałem powiedzieć, jak wygląda to zdjęcie od strony szumu. No to zobaczmy, co tu się dzieje. Popatrzcie, jak to wygląda. Jeszcze raz się oddalę, żebyście widzieli kontekst. Tutaj są nasi bohaterowie, tu są baloniki. Za nimi jest jakaś bliżej nieokreślona materia. Nie wiem, czy to jest źle pomalowana ściana, czy jakiś materiał, który na tej ścianie został powieszony. Coś bliżej nieokreślonego. Ale tak wygląda nasze zdjęcie. O, tutaj jest jeszcze ciekawiej. Zobaczcie, prawdziwa dyskoteka punkcików.
No i musimy sobie z tym poradzić i będziecie po kolei widzieli, co robię i jak ten szum znika. Zaczynam oczywiście od demozaikowania, czyli już bez dodatkowego komentarza wybieram odpowiednią metodę demozaikowania. Po drugie, w przetwarzaniu początkowym włączam filtr zarówno gorących pikseli, jak i martwych pikseli. I dodatkowo jeszcze tutaj na etapie Capture Sharpening sprawdzam, jak to jest z progiem kontrastu. Zobaczmy po włączeniu automatycznie. Otóż program twierdzi, że tutaj nie będzie w ogóle żadnego progu ustawiał, z sobie tylko znanych powodów. Czyli jeżeli włączę to podświetlenie, to całość jest na biało. No więc ja się osobiście z tym mocno nie zgadzam, bo uważam, że jeśli ma być wyostrzenie, to ono powinno dotyczyć nie szumu, tylko tych krawędzi, które, o ile w ogóle tutaj trochę tych krawędzi jest, na przykład to są te krawędzie związane z napisem, albo niektóre krawędzie związane z, chociażby z instrumentem, tak, z tą gitarą, więc niech one będą wyostrzane. Czyli ja ustawiam taki dosyć wysoki próg po to, żeby uniknąć wyostrzania szumu. Dobrze, wracamy do tego podglądu na poziomie 300% tutaj ponad głową naszego wykonawcy. Przechodzę do zakładki odszumiania i powtarzam kroki, które robiliśmy poprzednio. Czyli po pierwsze włączam redukcję szumów impulsowych. I teraz popatrzcie jeszcze raz. To jest szum, o którym mówiłem poprzednio, o sól i pieprz nazywany często, czyli biało-czarne piksele rozrzucone losowo nie wiadomo skąd. No, stąd, że matryca je wygenerowała. Jeżeli włączę ten filtr, to na tym zdjęciu widać po prostu jak na dłoni, jak ważną rolę i jak dobrą robotę ten filtr wykonuje. Pozbyliśmy się tych białych pieprzyków, no to teraz pozbądźmy się, włączając redukcję szumu, pozbądźmy się szumu barwnego. Tutaj nie jesteśmy pewni, co się wydarzyło, bo tu się dużo dzieje, jest czupryna naszego wykonawcy, jest z tyłu ta jakaś dziwna ściana, więc ja się przesunę do obszaru, który jest relatywnie monochromatyczny, gładki. Tutaj jest taka czarna ściana, a pod nią będzie nam też potrzebny fragment tego plakatu. Będzie nam potrzebny, bo po pierwsze tu jest ciemno, tu jest jasno, a po drugie tu są jakieś krawędzie, będziemy mogli parę rzeczy prześledzić. Ok, rozwijamy w takim razie naszą redukcję szumu i ja bym się tutaj posłużył metodą krzywej, znowu po to, żeby troszeczkę pokazać, jak to działa. Mamy krzywą i natychmiast po włączeniu nastąpiła redukcja szumu. Pokażmy sobie to jeszcze raz. Mogliście tego nie zauważyć, bo zrobiłem to szybko. Tak było przed. Mówimy o szumie monochromatycznym oczywiście, bo tylko taki, czyli szumie luminancji, bo tylko taki nam pozostał. Tak było przed, a tak jest po włączeniu domyślnego kształtu krzywej. I tak jak poprzednio wam pokazywałem, mogę zwiększyć działanie, mogę zmniejszyć działanie, czyli albo tego szumu mam więcej, albo tego szumu mam mniej. I tu będzie również bardzo dobrze widać, co się dzieje na białej powierzchni. Jeżeli przesunę w ten sposób krzywą, to również oddziaływuje, mogę sobie pozwolić na to, żeby tutaj na potrzeby naszego pokazu jak najwięcej tego szumu usuwać, to również te jasne fragmenty są odszumiane. Natomiast jeżeli zrobię w ten sposób, czyli sprowadzę tę krzywą praktycznie do parteru w tym miejscu, to widać, że tutaj narożniki tego plakatu przestały być odszumiane. Natomiast ta czarna góra, gdzie ten szum najbardziej nam prawdopodobnie doskwiera, nadal jest odszumiana i to bardzo mocno, bo tak przed chwilą ustawiłem tę krzywą. Oczywiście no na moje oko powinno to być dużo, dużo mniej odszumiane. Dlaczego? Dlatego, że teraz, kiedy nie mamy tego szumu kolorowego, znowu popatrzcie na to zdjęcie z tej perspektywy. 50% w tej chwili. Wcale nie widać, że ono jest zaszumione. Oczywiście, gdybyśmy próbowali wydrukować plakat, tak, wielkości plakatu, czyli coś dużego na ścianie, to ten szum będzie widać i wtedy trzeba go dalej korygować. Więc wszystko zależy od tego, do czego nam potrzebne jest tak naprawdę to zdjęcie. Jeśli do publikacji w internecie, to ja bym na tym w ogóle zakończył pracę nad odszumianiem. Ale nie zakończymy jej, dlatego że chcę wam pokazać jeszcze efekt działania jednej dodatkowej funkcji, która tutaj się znajduje. Zwiększę troszeczkę to odszumianie, a może w ogóle przywrócę tę domyślną krzywą i po prostu tutaj podniosę ten fragment po to, żeby odszumianie w ciemnych partiach było mocniejsze. Czyli mamy w tej chwili mocne odszumianie. I teoria mówi, a nie wiem, czy ta praktyka, czyli to, na co w tej chwili patrzymy, nam to potwierdzi, zaraz się przekonamy, ale teoria mówi, że zastosowanie takiej klasycznej metody odszumiania może powodować pojawienie się na zdjęciu sztucznych artefaktów, czyli takich sztucznych pikseli,
które tworzą krawędzie, których nie było przedtem, w tym obszarze odszumianym, bo tak to po prostu działa i jest to nieuniknione. W związku z czym, jeśli by tak się wydarzyło, to w dolnej części naszego narzędzia do odszumiania mamy specjalny filtr, który służy do usuwania tych artefaktów. Nazywa się to mediana. I chcę Wam pokazać, jak ta mediana działa, ale to znowu wymaga powiększenia tutaj co najmniej do 300%, żebyśmy widzieli w miarę możliwości, jak wygląda ten szum i jak wygląda ten szum przed włączeniem tego filtru. No to w tej chwili to widzimy. A jak wygląda, kiedy włączymy tę medianę? Zanim to zrobię, to tylko powiem, o co tu chodzi. Po pierwsze, możemy zastosować ten filtr medianowy tylko do luminancji albo tylko do chrominancji, czyli do szumu barwnego, ale ten mamy z głowy, więc myślę, że to nie ma sensu. Możemy tutaj również na przykład go zastosować do całej przestrzeni RGB. Domyślnie jest to stosowane tylko do luminancji, bo ma wspomagać korektę szumu luminancji, więc tak pozostawmy. Następnie jest rodzaj mediany. Ten rodzaj mediany jest wyrażany w postaci kwadratów o jakimś rozmiarze, na przykład 3 na 3 piksele. To wyobraźcie sobie taką kosteczkę, gdzie jest 1, 2, 3 na 1, 2, 3, czyli w sumie 9 pikseli. Maksymalny rozmiar kostki to jest 9 na 9. Tu jeszcze są wersje miękko, to znaczy, że spośród tych 9 w sumie pikseli, 4 piksele narożnikowe nie są zapalone i powstaje z tego taka namiastka, nie wiem, rombu czy innego kształtu, który już nie jest kwadratem. Im więcej tych pikseli wybierzemy, tym bardziej wyrównany zostanie, czyli pozbawiony tych artefaktów niepotrzebnych, zostanie nasz szum. To teraz zobaczmy, bo dużo opowiadam, żeby Wam wytłumaczyć, o co chodzi. Włączmy ten filtr i zobaczmy, czy on cokolwiek zmienia na etapie 3 na 3 na miękko. Ja może wybiorę nie wersję miękką, tylko wersję pełną 3 na 3. Popatrzcie na ekran. Najpierw było tak. Znów zakładam optymistycznie, że widzicie na YouTubie jakąś różnicę. A teraz jest tak. Ten szum został lekko wygładzony. Te pojedyncze kropki zostały, no jakby to powiedzieć, zamienione w grubsze kropki. Właśnie po to, żeby wyeliminować te sztuczne artefakty. Jeżeli wybiorę dla kontrastu, wybiorę kwadrat o rozmiarze 9 na 9, to zobaczcie, że zrobiło się nam teraz takie mydełko. Jeśli poczytamy na stronie Raw Therapy zalecenia, to autorzy tego filtra raczej zalecają używać tych małych kwadratów, albo 3 na 3 miękko, czyli soft, albo 3 na 3. I co najwyżej, jeśli jest taka potrzeba, to użyć na dole tego suwaka liczba powtórzeń, czyli ile razy to działanie będzie powtórzone. Maksymalnie może być powtórzone 3 razy. Czyli mamy teraz mały kwadrat 3 na 3 z trzykrotnym powtórzeniem. Zobaczcie, jak było przed. Wyraźnie widać, zakładam przynajmniej, że wyraźnie widać kropeczki szumu. Zobaczcie, jak to wygląda po. Ten szum jest ujednolicony, wygładzony. Moim zdaniem mocno wygładzony, ja bym się ograniczył wyłącznie do takiego efektu, o ile w ogóle, bo tak jak mówiłem, pytanie jest teraz, jakie są konsekwencje. Konsekwencje mogą być takie, nie wiem, czy jesteśmy w stanie to zaobserwować, ale jeżeli powiedzieliśmy sobie, że tak naprawdę jedynym ostrym, wyraźnie ostrym miejscem na tym zdjęciu to są te literki, bo tylko te literki się nie ruszały na scenie, no to zobaczmy, czy mediana wpływa na ostrość tych literek. Na moje oko tak. Wyłączenie mediany powoduje, że szumu w tych jasnych partiach jest więcej. Jest więcej, bo tak uformowałem krzywą, ja po prostu tu nie odszumiałem. Ale mam wrażenie, że te krawędzie są ostre. Natomiast włączenie mediany powoduje, że te krawędzie stają się bardziej nieostre, czyli znowu powstaje wrażenie, że zdjęcie jest jeszcze bardziej rozmyte, niż nim jest w rzeczywistości. Ale wiemy, że taki filtr jest i że w skrajnych przypadkach może być bardzo pomocny, więc możemy z niego skorzystać. To jeszcze słowo na temat wyostrzania. No bo jeżeli mamy zdjęcie mocno odszumiane, takie jak to, to jest pytanie, czy jesteśmy w stanie je wyostrzyć jeszcze dodatkowo w stosunku do tego wyostrzenia, które było zrobione tutaj w zakładce RAW za pomocą Capture Sharpening. Oczywiście, że tak. Tyle tylko, że znowu z mojego przynajmniej doświadczenia wynika, że jeśli zdjęcie jest tej jakości jak to,
gdzie naprawdę tej ostrości ciężko się doszukać z wielu powodów, to tak naprawdę nie ma tutaj czego wyostrzać. Jedyną metodą w przypadku tego zdjęcia, którą bym zalecił, to jest kontrast lokalny. Włączam kontrast lokalny i zobaczcie, że wizualnie zdjęcie wydaje się być ostrzejsze. Jeżeli sobie rozwiniemy tutaj tę funkcję, to mamy do dyspozycji promień, ilość, czyli tak naprawdę moc oraz wzajemny stosunek jasnych i ciemnych przejść. Teraz co z tym promieniem? Może tak, ustawię świadomie ilość na 100%, po to, żebyśmy widzieli, co się dzieje na zdjęciu. Jeżeli promień jest duży, to ten kontrast jest oczywiście dla bardzo wielkich powierzchni, degraduje to oczywiście zdjęcie. Chciałem tylko Wam pokazać, jak to działa. Im mniejszy promień, tym wrażenie, że dokonujemy takiego wizualnego wyostrzenia mniejszych detali. Jeżeli się tutaj przybliżymy, to będzie to pewnie widać na gitarze. Zobaczcie, teraz wyostrzamy, wydaje się, że tylko krawędzie, bo promień jest minimalny, jaki możemy zastosować. A teraz wokół tych krawędzi, wokół plakatu, ale szczególnie to widać tutaj na krawędzi gitary, powstaje takie dużo halo. Więc już wiemy, że jeśli chcemy użyć kontrastu lokalnego w kontekście tego rodzaju zdjęć, to ten promień powinien być absolutnie minimalny, może nawet jego minimalna wartość, czyli 20 jednostek. No i oczywiście siła powinna być zastosowana ze zdrowym rozsądkiem, czyli tylko tyle, a to lepiej oceniać pewnie z tej odległości, tylko tyle, ile potrzeba, żeby dać złudzenie, że zdjęcie jest ostrzejsze niż było. Tak wyglądało to przed, tak wygląda to po. Różnica jest subtelna, ale musi być subtelna. I w ten sposób ratujemy trochę to wrażenie nieostrości tam, gdzie jest to możliwe. Tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o odszumianie. Jak widzicie, narzędzi w RAW terapii mamy naprawdę dużo i nie jest to wyłącznie to główne narzędzie pod tytułem redukcja szumów. Jest jeszcze parę miejsc, do których trzeba koniecznie zajrzeć. No i cóż, i życzę Wam skutecznego odszumiania, czyli pozbywania się tego nieproszonego gościa na naszych zdjęciach. Zapraszam Was jak zawsze do subskrypcji kanału. Zauważyliście, że poradniki pojawiają się w tej chwili w miarę możliwości, w miarę moich możliwości regularnie, więc jeśli chcecie wiedzieć o kolejnych, które są w planach i które już nagrywam i przygotowuję do publikacji, to zasubskrybujcie proszę kanał, ustawcie ten dzwonek, który będzie Wam włączał powiadomienia. Proszę też oczywiście o wszelkie komentarze. Już na podstawie Waszych komentarzy mam pomysły, dzięki Wam, pomysły na kolejne poradniki, więc każdy komentarz w rodzaju, a jak to się robi w RAW terapii, jest dla mnie bardzo pomocny, bo podsuwa mi pomysły, o czym te poradniki mają być i co Was tak naprawdę interesuje. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem. Cześć.